Tym razem wspólnie wybierzemy się do sklepu TK Maxx, żeby przejrzeć asortyment na dziale domowym. Jestem bardzo ciekawa, jakie wiosenne nowości się tam pojawiły, no i oczywiście jak kształtują się także ich ceny. Partnerem kanału jest firma Brain House, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy. Link do partnera znajdziesz w opisie pod tym filmem. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, jest oczywiście wazon. Jak jesteś ze mną już dłużej na kanale, to doskonale wiesz, że wazony są jednymi z moich ulubionych wnętrzarskich dodatków, które sprawdzą się w każdym wnętrzu. Ten o kształcie muszli, strukturalnej powierzchni i neutralnej kolorystyce jest bardzo ładnym wnętrzarskim dodatkiem, który kosztuje 125 zł. Spodobał mi się także ten beżowy puf w tkaninie przypominającej bukle, który obecnie jest w promocji i kosztuje 320 zł. Znalazłam też bardzo ładną czarną świecę o niezwykle interesującym kształcie, która kosztuje 50 zł. Walentynki co prawda mamy już za sobą, ale muszę przyznać, że te świece w kształcie serduszek są naprawdę urocze, a ich cena to 40 zł. W sklepie TK Maxx znajdziesz też mnóstwo różnych kubków. Ja wybrałam te w szaro-beżowej kolorystyce z subtelnym wzorem w cenie 24 zł. Od kilku lat plecionki są bardzo modnym elementem wyposażenia wnętrz. Tutaj krzesło, właśnie z siedziskiem oraz oparciem z plecionki, na srebrnych metalowych nóżkach w cenie 420 zł. Znalazłam też album Louis Vuitton w cenie 250 zł. Jest nas na tym kanale coraz więcej, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Aktualnie około 80% widzów to osoby bez subskrypcji. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie myszką, które mi daje możliwość rozwoju mojego kanału, z którego będziesz mógł czerpać jeszcze więcej. Dlatego kliknij przycisk subskrybuj oraz łapkę w górę pod tym filmem. Z góry wielkie dzięki za Twoje wsparcie. Zwróciłam uwagę też na bardzo ładne biało-granatowe miseczki, które nadają się do zmywarki oraz do mikrofali. Wewnątrz znajduje się bardzo ładny kwiatowy wzór, a jej cena to 24 zł. I kolejna bardzo ładna miseczka, tym razem z portugalskiej porcelany, w białej kolorystyce z ozdobnym, subtelnym brzegiem. Miseczka ta kosztuje 20 zł. Zwróciłam także uwagę na ten błękitny kubek w cenie 45 zł, który także jest produkcji portugalskiej. I urocze szklanki w białe margaretki w cenie 35 zł za sztukę, które świetnie sprawdzą się na przykład latem podczas różnych imprez ogrodowych. Często w TK Maxx można znaleźć naprawdę bardzo fajne meble w atrakcyjnych cenach. Tutaj fotel z drewnianą ramą i jasną tkaniną przypominającą bukle w cenie 1000 zł. Bardzo podoba mi się to drewno, które z jednej strony jest masywne, a z drugiej strony poprzez to, że nie jest w pełni zabudowane, nadaje też bardzo subtelnego charakteru. To właśnie kształt tej ramy powoduje, że fotel ten wygląda niezwykle ciekawie. Spodobała mi się też ta ramka o ciekawym kształcie i subtelnych zdobieniach w piaskowo-beżowej kolorystyce w cenie 45 zł. Moim zdaniem będzie ona świetnie wyglądała we wnętrzach urządzonych w stylu np. Japandi, Wabi Sabi albo Boho.
Świetnym dodatkiem do każdego wnętrza będą oczywiście podkładki pod szklanki. Tutaj bardzo ładny, prosty, nowoczesny model, który wykonany jest z alabastru, który znajduje się także w alabastrowym pojemniku. Zestaw 6 sztuk kosztuje 60 zł. I bardzo ładna, prosta lampa w jasno-beżowym kolorze w cenie 190 zł. I kolejny model o nieco bardziej ozdobnej podstawie w cenie 150 zł. Znalazłam również dużą plecioną misę w beżowo-kobaltowym kolorze w cenie 51 zł. Zdjęcia są jedną z najpiękniejszych rodzinnych pamiątek, dlatego warto, aby były one przechowywane w odpowiedni sposób. Bardzo podoba mi się ten album na zdjęcia, który pomieści aż 300 fotografii, które wkłada się do foliowych kieszonek. Cena tego albumu to 70 zł. I drugi model w brązowej kolorystyce, także na 300 fotografii, również w cenie 70 zł. I mój absolutny faworyt w przepięknej, szaro-beżowej tkaninie i minimalistycznej stylistyce. Moją uwagę zwróciła też ta oryginalna osłonka na donicę w cenie 60 zł o bardzo ciekawej stylistyce. Na dziale kuchennym znalazłam sporo kamiennych moździerzy o różnych wielkościach, wykonanych z ciemnego marmuru w cenie 60 zł oraz jasnego, która kosztuje 55 zł. Ten marmurowy zestaw do łazienki wygląda rewelacyjnie. Dozownik na mydło w cenie 80 zł w całości wykonany jest z marmuru z ozdobnym, subtelnym elementem. Oraz podstawka na mydło, która tak naprawdę może być wykorzystywana na przykład do odkładania biżuterii albo jako podstawka na świeczki w cenie 30 zł. I kubek na szczoteczki do zębów również w cenie 80 zł. Całość moim zdaniem prezentuje się świetnie, no i wykonana jest z naturalnych, szlachetnych materiałów. To również dozownik na mydło w biało-czarnej kolorystyce z ciekawym, subtelnym żłobieniem w cenie 55 zł. Do kompletu jest oczywiście także kubek na szczoteczki do zębów. Zwróciłam również uwagę na ten ciekawy mały wazonik z motywem uśmiechniętej buźki w cenie 60 zł, który swoją stylistyką bardzo przypomina mi tę serię Tassen.
A dla wszystkich miłośników Bali Style znalazłam śliczną i też niezwykle ciężką figurkę w cenie 35 zł, która moim zdaniem rewelacyjnie będzie wyglądała na przykład na tarasie albo w ogrodzie urządzonym właśnie w takiej stylistyce. To już cały mój dzisiejszy przegląd rzeczy z TK Maxx. Jestem ciekawa, jak Ci się one podobały, no i która z prezentowanych przeze mnie rzeczy spodobała Ci się najbardziej. Napisz o tym w komentarzu pod tym filmem. Ja zapraszam Cię także na moje media społecznościowe, na Instagram, na Facebook oraz TikTok, do których linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. No i zapraszam Cię jak zwykle już na nowy film, kolejny piątek o godzinie 19:30. Tymczasem cudownego weekendu, trzymaj się ciepło, no i oczywiście do zobaczenia.